Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku Gwintu i Talii będą przygody sklepa, tak jak widzicie. Deck Nilfgaardu, w zasadzie coś podobnego już grały w poprzednim sezonie, czy tam dwa sezony temu. Tylko, że wtedy graliśmy na zniewoleniu, tym razem zagramy sobie na cesarskiej formacji. I teraz pytanie brzmi, po co grać takim sklep deckiem? Otóż jest to po prostu solidny, taki dosyć dobry deck, który, no wiadomo, nie kręci jakichś fenomenalnych punktów, ale wszystkie w zasadzie karty, które tutaj widzicie, zawsze robią solidne punkty. I właśnie ten deck opiera się na tym, że jest solidny, no i też ma sporo odpowiedzi na zagrożenia przeciwnika. No bo mamy i kaganiec, i sirocco, jakiś lock z Radei, jak potrzeba, albo ze sklepa, jak coś potrzebujemy, jakieś removale. Mamy Vilgefortza, mamy Ramona, który możemy kopiować za blokowania. Także tych odpowiedzi jest naprawdę sporo. I fajne punkty jesteśmy w stanie zrobić. Cesarska formacja daje też nam troszkę pancerza momentami, kiedy sobie, nie wiem, gramy Ramona w ten lock, albo gramy Ramona w iluzjonistę, no to ten iluzjonista jest cięższy do zbicia, bo dostaje pancerz. Wiadomo, że nie jest jakiś taki kluczowy element ten pancerz dowódcy, ale zawsze jakiś tam dodatkowy plusik przydaje się, na przykład przeciwko jakimś losowym pingom. Poza tym, no, gramy tutaj, tak jak widzicie, Kalveita. Wiadomo, że tutaj nie ma najwięcej tych taktyk, no bo tak jak widzicie, taktyk w zasadzie mamy sztuk 4, także czasem tego Kalveita nie dobierzemy, ale gramy go po to, żeby te drogie goldy dobierać, jak to w Nilfgaardzie. Ten Kalveit się bardzo dobrze przyjął. Także musimy tutaj uważać, bo runda pierwsza w tej talii jest naprawdę słaba, no bo jak sobie zwrócicie uwagę, te brązy jakiegoś wielkiego szału nie robią, no ale staramy się nie przegrać na równych kartach, no i potem w rundzie trzeciej nasze karty naprawdę punkty potrafią wykręcić. I właśnie ta solidność tej talii, nie wiem, czy jest takie słowo w ogóle, sprawia, że ona naprawdę potrafi wygrywać, ale zwykle są to wygrane o małe ilości punktowe. Także trzeba tutaj dokładnie grać, ale też no, jest to solidna talia, tak jak powiedziałem, powtarzam troszkę. Więc no, zobaczymy, jak nam pójdzie. Link do talii w opisie. No i lecimy z gierkami. A w pierwszym meczu zmierzymy się z owockami Izgit, czyli pojedynek z potworami. A zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Jesteśmy na blue, co jest powiedzmy w porządku, aczkolwiek trzeba uważać, właśnie zwłaszcza na tej niebieskiej monecie, żeby tym deckiem na równych kartach nie przegrać, no bo jednak punktów może nam brakować w rundzie pierwszej, także to miejmy na uwadze. Wymienimy Dwim Wandę, bo i tak nie mamy za bardzo jak jej użyć. Wymienię też Mazidło, bo jest słabe. Mistrz Plag jest w porządku. Mamy Kalveita, więc jesteśmy zadowoleni. Generalnie taka ręka jest powiedzmy w porządku. I teraz tak. Chcemy nie przegrać na równych kartach. Nie mamy jakichś wysokich wymagań w rundzie pierwszej. No bo no tą talią raczej za dużo nie zwojujemy, dlatego po prostu jak najmniej chcemy zainwestować, tak żeby nie przegrać na równych. Często spasujemy po trzech kartach, czasem może po czterech, ale to w zależności od tego, jak przeciwnik agresywnie poleci. Miejmy nadzieję, że zbyt agresywny oponent nie będzie. No i tutaj można by zablokować tego mglaka, aczkolwiek nie jestem pewien, czy to jest najlepsza opcja z tego względu, że ten lock może się przydać później, coś mi się wydaje. I też bym poniekąd chciał zostawić konnicę do Ramona, tak? Później Ramona dobierzemy i fajnie mieć jakiegoś żołnierza do skopiowania. W matchupach, gdzie przeciwnik ma dużo zagrożeń, no to właśnie jest to lock. Czasem też warto iluzjonistę sobie skopiować, tylko tego iluzjonistę ciężko może być dobrać. Po tym, jak już zagraliśmy Kalveita. Także nie będę konnicy grał, tylko zagram sobie na spokojnie tutaj poselstwo, no i wylosowaliśmy fajną kartę, bo to jest w zasadzie 10-punktowa jednostka. Także tutaj bardzo dobry wybór. Na owocka dałem krwawienie, bo ten mglak prawdopodobnie będzie zjadany. No i dobra. Możemy zrobić sobie tak. No i teraz pytanie. Czy gramy po skramiacza? Bo w sumie to jest ostatnia taktyka w naszej ręce. Wydaje mi się, że tak, bo to też
to też sprawi, że przeciwnik raczej nas nie przebije. W momencie, kiedy on traci 6 punktów w zasadzie. Na przestrzeni dwóch. No i teraz chcielibyśmy spasować, tak? Można by niby zagrać turniej, żeby przytankować tę mgłę, ale nie wiem, czy to jest najlepsze. Można by też rozmawiać z Siroko na gryfa, żeby mamunę troszkę osłabić, ale wydaje mi się takie naciągane. Szczerze powiedziawszy, pas mi się tutaj o wiele bardziej podoba, bo jest to takie standardowe i stabilne rozwiązanie. Oczywiście fajnie wygrać rundę pierwszą byłoby, ale to się raczej w tym deku nie zdarza, tak jak powiedziałem. Także lecimy klasycznie. No przeciwnik też tak na razie dosyć nietypowe karty, bo taki Mglak, jakiś Bargest. Troszkę tutaj nie rozumiem, bo nie są to relikty. Dziwnie, dziwnie. Znaczy, może jeszcze zagra tą, którą wie na minus dwie karty, ale to tak... Nie, okej. Okay. No dobra, no i teraz będziemy dobierać nasze najdroższe karty, także to jest w porządku. Tutaj z pewnością się wybronimy. Jeśli chodzi o cel do grzyba, znaczy do iluzjonisty z grzyba, to... No ten Mglak nie wydaje się najgorszy teoretycznie. Zawsze coś tam może siąść. Następnie jest Vilgefortz i Fringilla. Ale myślę, że zostawię nawet ten turniej rycerski. Też może nie. A, wymienimy turniej rycerski. Dobra, mamy same goldziki. No ta Fringilla może troszkę nie być zbyt wesoła, jak zagramy mistrza plak w tej rundzie, no ale to nie można mieć wszystkiego. No zobaczymy, jak tutaj przeciwnik do tematu podejdzie. Mamy dwa zablokowania, okej, leci scenariuszem. Czyli dosyć agresywnie. Siroko na scenariusz. Niech będzie, no. Chociaż być może to był taki troszkę bait ze strony oponenta, bo tak troszkę tutaj czuję jakieś podkręcenie z jego strony. Okej, okay, no ale leci mamuną, czyli po prostu robi punkty. To jest jak najbardziej dobre zagranie ze strony przeciwnika. I jak my chcemy do tematu podejść? Bo możemy polecieć Ramonem i sobie zablokować pustynnicę. To mi się chyba podoba. Też wstawiamy pancerz na stół. Więc na jakieś tam mgły przeciwnika nie są aż tak groźne. Dużą presję przeciwnik nałożył, także gdyby spasował teraz... Mamy spory problem. Okej, okay, tutaj przygotowuję pod królową krabopająków, no ale właśnie na takie rzeczy mamy tutaj kaganiec. Fantastyczne value. Ależ to było... ależ to było mocne. I teraz przeciwnik troszkę tutaj stracił impet tego puszu. Jest królowa. Zjada sobie mamunę, co jest... To jest dziwne. Wydaje mi się, że na spokojnie sobie zagramy Vilgefortza. Sobie to spalimy. Jeszcze jest presja. Nie, presji nie ma. Też mamuna się stworzy z powrotem. Ja to może zagram na spokojnie sobie grzyba. Zagramy sobie grzyba do tyłu, wiadomo, że nie dostanę pancerza na iluzjoniście, ale gram to z taką ideą, że może ten Mglak się jakoś aktywuje i wtedy mgłę chce z tyłu. A ten pancerz tutaj, który bym dostał z pasywki dowódcy, nie jest aż tak istotny. Okej, okay, mamuna. No tutaj fajnie przeciwnik alternatywę znalazł, no ale to daje mi jeszcze większego Vilgefortza. Tutaj mamy 26 minus X. Już jest na spokojnie, jesteśmy w zasięgu.
Aktywacji. Pytanie, co my chcemy tu zrobić, bo możemy zagrać mistrza plag. Chciałbym zagrać Wielkie Forca najpierw. Wiadomo, że ryzykuję trochę, że ten strzał za dwa poleci w Endriagę. Mogę też zagrać Lydię. Ja nawet może Lydia bardziej mi się podoba. Zagram ją do przodu. Zobaczymy, co nam tu się wylosuje. Krwawa uczta. Nawet mamy wampira. Z nich będzie. Co nie wiem, czy to było najlepsze. Przeciwnik pasuje, no to my lecimy z Wilgefortcem. Niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stali. No i nawet przebiliśmy. Wyskoczył troll mostowy, w ogóle dziwne karty przeciwnik ma w talii. Także udało nam się wybronić, nie straciliśmy karty. Zachowaliśmy całego dowódcę i grzyba. Także no chyba jest dobrze. Nie ma co narzekać. Będziemy mogli zablokować owocka przeciwnikowi, Afan oczywiście do talii. On z dowódcy, Dwim Wandra jest spoko, także no mamy wszystko co chcemy, nie? Co byśmy mogli chcieć, nic lepszego być nie będzie. Zaczynamy oczywiście od rycerza. Wszystkie ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. I teraz powinno nam punktów wystarczyć, jeśli moja matematyka jest dobra. Przeciwnik tutaj nie bardzo ma opcje za ciekawe. Okay. Teraz możemy zablokować owocka albo archespora. Zablokowanie archespora to jest zablokowanie 4 punktów, zablokowanie owocka to może być więcej, ale też może być mniej. Więc wezmę pewne 4 punkty. Niech będzie. Pewne 4 punkty. Okej, okay. Teraz czas. Na mistrza plag. Ani nawet kompostu. Możemy sobie nawet grzyba kliknąć od razu. To już nie ma raczej znaczenia. Fringilla też robi 10 punktów bardzo ładnie. Bo oczywiście wstawimy ją tutaj pomiędzy. Zjedzenie. To nie jest jakieś cudowne. Odświeżamy grzyba. Nie, tutaj już prosto do końca. No szupa, tak pewnie w 12 polecimy. No spokojnie. No tak dla pewności najpierw usunę owocki. No, mógłbym też najpierw zablokować tutaj Radeją, ale... Chyba nie jest aż tak istotne. To rośnie tylko jeden punkt co turę, a my sobie zablokujemy tego zgnilca. Tak. Podejdź bliżej. Zapraszam. Bo tutaj to są 2 punkty, a to są potencjalnie 5 punktów. Z nich będzie tak. Zgnilec zablokowany. I dwie ostatnie karty to... Bargest. Dobry wybór, jeśli chodzi o zablokowanie. I lecimy ze sklepem. Bezpiecznie tutaj w 8. Zadaj 4 obrażenia, niech będzie. Gdzie to postawię, to raczej też bez różnicy. Dobra. Niech będzie tutaj. Wzmocnimy sobie, nie wiem, raz, dwa... 3. Afan wyskakuje. Tu jeszcze grzybem to poprawimy. Idealnie 69 punktów na zwycięstwo w grze numer 1. No nie sądzę, żebym miał 40. O, jeszcze zagrałem wokół Igni. No widzicie, jaki ze mnie dobry zawodnik. Także jest winek. Przejdźmy do drugiej gry.
A drugi przeciwnik gra tutaj Skellige, Szturm, Piraty, lojalne bądź nielojalne. Zaraz się przekonamy. I znowu zaczynamy. Także no, plan taki sam. Nie chcemy przegrać na równych. Poskramiacz, taktyka jest spoko, mazidło. Troszkę mniej, kaganiec jest ok. No i tak myślę, że zostawimy. Ta ręka powinna pozwolić nam nie przegrać na równych. Mamy tutaj ładnie 8 punktów, potem sobie zagramy po skramiacza. Jak przeciwnik rzuci drakar, to go zablokujemy. A ta przewaga z magicznej lampy 5 punktów powinna sprawić, że przeciwnik no, nie będzie miał na równych tyle punktów. No i faktycznie pojawił się ten drakar. No i go zgodnie z planem blokujemy. Tutaj nawet jest opcja powalczyć w rundzie pierwszej akurat przeciwko tej talii, bo przeciwnik, jeśli gra te karty weteranów, to one w rundzie pierwszej są słabe i też ten deck wcale nie ma tak dużo punktów. Niemniej jednak trzeba kliknąć magiczną lampę, kiedy jesteśmy już na 7 kartach, żeby dać sobie właśnie opcję spasowania, to jest bardzo ważne. Tak, bo gdybym nie miał klikniętej lampy, no to teraz musiałbym grać dalej, a tak to mogę zdecydować, czy chcę podjąć wyzwanie i grać dalej, czy odpuszczamy. No potem do Ramona dobierzemy konnicę, tylko w sumie jeszcze Calveita nie mamy, także tego żołnierza wypadałoby chyba zostawić. Tak samo wypadałoby zostawić mistrza plag, żeby Pringilda nie była smutna, no ale nie wiadomo jak dobierzemy, będziemy Calveita jeszcze grać. Wydaje mi się, że zagram te ostatnie przygotowania. Nie sądzę, by przeciwnik był w stanie mnie przebić jedną kartą. A może zgarniemy te runy. Chociaż no Birna. No Birna to jest jedna z tych kart, które może akurat mnie przebić. Okej, ale nie przebił. Ale no ja bym... Nie no, z racji, że nie dobraliśmy Calveita, to chyba skrócenie maga zabójcy z mistrza plagi jest jednak dobrym pomysłem. Trochę. Także skuszę się na to zagranie. Okej, mamy 13 przewagi. Dodałem mu kolejne cele do ranienia, więc tam jednostki przeciwnika zyskują sporo pancerza. Jeśli ma korsarzy i drakary na ręku, Holger, okej. Holger nie jest jakiś super. Ja tak... Jak wrócę żołnierza, to później Ramon będzie smutnawy. Na niej przez chwilę. 3-3. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, aby to rzucać. Ja tak to oddaję mu lasce i... Trudna decyzja, ale spasujemy jednak. Pas. No Birna Holger zostali wyceni. To też jest coś. Może jeszcze jeden goldzik będzie musiał zostać zagrany, bo może ma 5 złotych kart. To bym się ucieszył. Teraz na pewno musimy Calveita dobrać. To nie jest goldzik, ale brązik. No, te 5 pancerza mu trochę przypadnie. Okej. To nie jest jakoś fenomenalnie, ale... Jesteśmy w walce. Tak, to nie przegrywamy jakoś mocno. Na ten moment. Zobaczymy, jak to będzie w rundzie trzeciej, bo nie sądzę, by przeciwnik chciał puszować. Jest Calveit. I w ogóle możemy iluzjonistę potem Ramonem kopiować. I to będzie dobre. Dobierzemy grzyba Lydię. O. W sumie jest idealna ręka.
Nawet nie będę mu legionował tego żółwia. Też nie wiadomo, ile przeciwnik będzie chciał tutaj grać. Okej. Zagrajmy sobie tego żółwia. Chciałby na pewno nie. Może zagrajmy Kalwejta najpierw. Teraz Tyrgwi trochę boli. To jest spory problem. Gra Kracha. No to wydaje się, że tutaj Sirocco na Kracha no nie może być złe. Także rzućmy to. Przeciwnik gra dalej. Daje nam cel pod kaganiec. Teraz w ogóle grozimy mu przewagą karty, także... Widzę, biorę. To jest taki kaganiec 14-punktowy w zasadzie. Okej. Zagrajmy sobie żółwia. Grozimy przewagą karty. Będziemy mogli też próbować szupa w wytrzymałość. To też jest czasem opcja. Okej. Junod. Rozmiar nie ma znaczenia. Dobre sobie. Ja myślę, że zagram Wilgę Forca ofensywnie. Ciekawy wybór. Okej. No nie wyszło to punktowo dobrze, ale przeciwnik stracił Tyrgwiego. Także... nie jest jakoś fenomenalnie, ale jest w porządku. Jak przeciwnik spasuje, no to będziemy rolować szupa. Wytrzymałość. Dobieramy tutaj, pamiętamy, Grzyba, Ramona i Lydię. Czy jest dobrze. Przeciwnikowi też za dużo nie zostało, okej. Okay. Pozwolił nam rolować, no wiadomo, to nie jest gwarantowane, ale oczywiście próbujemy. No i tym razem akurat siadło. Także nie dosyć, że mamy powiedzmy przewagę dowódcy, bo przeciwnik zużył jeden ładunek. To jeszcze będziemy mieć na start 8 punktów. Jest po prostu bardzo dobra sytuacja. Z iluzjonisty sobie weźmiemy... No, zresztą zobaczymy, czy Drakkar, bo w sumie nie wiem, czy jego jednostki będą miały pancerz. W sumie niekoniecznie. Więc chyba wezmę Drakkar. Drakkar będzie solidnym wyborem. Okej. Okay. Wszystko jest udo. Niech będzie. Jeszcze możemy sobie tutaj powzmacniać. Raz. Ile on gra lojalnie? Gra, więc Skjordal bije za 6. Zrobimy sobie... Dożyjemy całość. Przyzwiemy Afana. I widzicie, jest 28-0. W pierwszym zagraniu. Okej, okay, Morkfarg. No to my na to kolejny iluzjonista. Patrz uważnie. Teraz wydaje mi się, że wezmę na jeźdźce. Znaczy wiadomo, że się dostanę w wersję bazową. 4 punkty siły, a to będzie 4 plus 2. Też z drugiej strony Drakkar też pięknie dwa razy, jak przeciwnik zagra fokusję. Dobra, weźmy Drakkar. A może nawet więcej razy pingnąć. Jeszcze Skjordal będzie. Też no, Skjordal zbije ten statek. A też jego fokusja jest słaba, bo tutaj wszędzie pancerz z przodu. Jeśli chodzi o Lydię, no to będziemy musieli zagrać RNG. No ta Lydia, no wiadomo, a kiedy przeciwnik nie ma dobrych kart specjalnych na cmentarzu, to
nie jest taka fenomenalna, ale... Zbyt długie utrzymywanie. Z RNG też można dobre rzeczy dostać. Życie. Ej, weźmy Drakar. W zasadzie mogłem użyć grzyba. A nie, nie mogłem w poprzedniej grzyba. Teraz mógłbym grzyba użyć. Ale nie będę. Okej, obrońca. Obrońca nam tutaj jakoś mocno nie przeszkadza. Więc zagrajmy, stwórz i zagraj jakąś kartę. To nie są tu najlepsze opcje niestety. Ale weźmiemy sobie oszałamiające uderzenie. Będzie w porządku. No i chyba wygrano ko. Chyba będzie wygranko. Bo nawet jak tam jest duży terror, to my nie mamy dużej jednostki do zbicia. Czy jeszcze ci mało? W sumie wychodzi na to, że wybieranie Drakaru nie było najlepszą opcją. No ale to już nieważne. Weźmy sobie tutaj lampę. Kliknijmy sobie lampę. Tu sobie jakieś wzmocnienie zróbmy. No i 2-0 w tym odcinku, także kolejny udany odcinek. Kolejna mocna talia w naszym zanadrzu. Jak widzicie, można tym wygrywać. 22 punkty przewagi, także nawet bardzo solidne zwycięstwa nam się trafiły. A w tym materiale to tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym.